imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, witam Was w to, no już czwartkowe popołudnie, a witam Was słowami zapisanymi w Psalmie 31, w 24 wersecie. Miłujcie Pana wszyscy wierni Jego. I jeszcze drugi fragment, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy, ale z nich największa jest miłość. Przewodnik z Biblią na co dzień podsuwa nam jeszcze słowo komentarza. Obyś nie doświadczył dnia, gdy musiałbyś powiedzieć: nie mam nikogo, kto by mi rękę podał. Obyś nie doświadczył dnia, gdy musiałbyś powiedzieć: nie mam nikogo, kto poszedłby razem ze mną. A pokój Boży, który przewyższa nasz rozum, ten niechaj wyczula nasze zmysły, poszerza naszą nadzieję i wzmacnia naszą miłość. Pierwotnie planowałem, żeby nagrać ten filmik w kuchni. Dlaczego w kuchni? Dlatego, że jest to ponoć miejsce, w którym najczęściej dochodzi do konfliktów, w którym poziom miłości spada, a jakoś tak dziwnie się dzieje, że poziom nienawiści wzrasta. To w kuchni jesteśmy w stanie wygarnąć sobie kompletnie wszystko. Mam jednak bałagan w kuchni, więc Was dzisiaj tam nie zaprosiłem, ale wziąłem Was do naszej krakowskiej sali spotkań. Miejsca, w którym przy okrągłym stole omawiamy różne ważne, często trudne kwestie. Bo przekazanie miłości jest aktualne nie tylko w kuchni, ale zawsze i wszędzie. I zawsze i wszędzie jest tak samo trudne do realizacji. Łatwo jest mówić o miłości, łatwo jest śpiewać o miłości, łatwo jest też tworzyć na przykład filmy o miłości, historie o miłości. Ale niezwykle trudno jest przełożyć miłość, rozumianą po chrześcijańsku, na trud dnia codziennego, na żmudną, trudną, pełną wybojów codzienność. Trudno jest kochać tego, który zrobił nam coś złego, wyrządził krzywdę. Nie chce przyjąć naszej miłości. Trudno jest kochać tego, który próbuje nas zniszczyć, kładzie nam pod nogi różnego rodzaju kłody, utrudnia wiele, wiele, wiele spraw w życiu. Ale właśnie na tym polega chrześcijańska miłość, by móc przekraczać siebie i wychodzić naprzeciw każdemu człowiekowi, nawet temu, z którym nam, delikatnie mówiąc, nie jest po drodze. Trud miłości realizowany na co dzień w rodzinach, w kręgach przyjaciół, wśród znajomych, wśród współpracowników, w kościele, w parafii, no i wreszcie w społeczeństwie. To prawdziwe wyzwanie. Życzę Wam, kochani, abyśmy potrafili siebie nawzajem po prostu zwyczajnie kochać. Abyśmy potrafili, pomimo różnego rodzaju konfliktów, uprzedzeń, różnic, zranień, jakichś złych doświadczeń, abyśmy potrafili wyciągnąć rękę, podać rękę temu potrzebującemu, byśmy potrafili porozmawiać z tym, którego mamy obdarować naszą miłością, bo to jest prawdziwa miłość. Nie jakaś rozumiana górnolotnie, realizowana poprzez wspaniałe, wielkie słowa czy gesty, ale miłość codzienna dla każdego, bez względu na doświadczenia, bez względu na to, co wspólnie przeżyliśmy. Niech nasze zbory, niech nasze wspólnoty będą budowane właśnie na takim fundamencie miłości,
A niech dobry Bóg da nam wszystkim siłę, moc i odwagę, które są potrzebne do tego, by mimo wszystkich przeciwności, mimo wszystkich trudów, potrafili realizować przykazanie miłości zawsze i wszędzie. Niech Bóg wam błogosławi, niech was strzeże, niech napełnia wasze serca prawdziwą, trudną miłością. Amen.